koło potorzy numer 1. Dyżurna jednak błyskawicznie potwierdziła wszystkie 5 ostrzeżeń, zaświeciła się na czerwono. Oznaczało to, że lecz jako iż znajdował się on na linii łączącej Kraków z centralną magistralą kolejową, nie oznaczało to chwili odpoczynku. W ciągu najbliższych 10 minut miały tędy przejechać dwa pociągi. Najpierw TLK 31-100 Brzechwa z spółki PKP Intercity z Przemyśla do Warszawy Wschodniej, a następnie Interregio 13-127 Jan Matejko z spółki Przewozy Regionalne z Warszawy Wschodniej do Krakowa. Na linii numer 64 Kozłów-Koniecpol od rozkładu jazdy 2011-12 przywrócono ruch pasażerski między Starzynami a Kozłowem, przydzielając temu fragmentowi funkcję zjazdu z Cemka w kierunku Krakowa. Przed reaktywacją ruchu zmodernizowano odcinek między Sprową a Starzynami. W marcu 2012 trwały z kolei roboty na odcinku Sprowa-Kozłów. Zamknięty był tor numer 1, a ruch był prowadzony dwukierunkowo po torze numer 2. Posterunek w Sprowie był najnowszym posterunkiem odgałęźnym w Polsce. Dyżurna w Sprowie przygotowała drogę przebiegu dla TLK z Przemyśla, z toru numer 2 z Kozłowa na tor prawy numer 1 do Starzyn. Jednak jeszcze zanim pociąg pojawił się pod semaforem w Sprowie, urządzenia dla toru numer 1 od strony Starzyn wykazały jego zajętość, a na semaforze wyświetlił się sygnał S1 stój. Dyżurna w Sprowie, zdziwiona tą zmianą, zadzwoniła do dyżurnego w Starzynach, informując go o wygaśnięciu semafora dla Brzechwy i pytając się o przyczynę zajętości toru. W odpowiedzi strzałka blokady liniowej przy torze numer 2 od strony Starzyn zaświeciła się na czerwono. Oznaczało to, że Interregio według Starzyn jedzie prawidłowo po torze numer 2. Dyżurna w Sprowie przystąpiła do ponownego ułożenia przebiegu dla Brzechwy. Tym razem system wyświetlił 5 ostrzeżeń. Dwa ostatnie brzmiały BL1S kierunek wykorzystany oraz odcinek IT1SS jest zajęty, które wyraźnie sugerowały, że coś jechało po torze numer 1. Dyżurna jednak błyskawicznie potwierdziła wszystkie 5 ostrzeżeń, a na semaforze wyświetlił się sygnał zastępczy ze wskaźnikiem W24. Sygnał zastępczy to najczęściej białe, migające światło w jednej z komór semafora. Używa się go głównie w przypadku awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym, która uniemożliwia wyłączenie sygnału stój, albo w przypadku sygnału wątpliwego. Bardzo często jest to tak zwana dyskoteka na semaforze. Po minięciu semafora z podanym sygnałem zastępczym, maszynista może jechać jedynie 40 km na godzinę do czasu opuszczenia tzw. strefy krytycznej, czyli najczęściej obrębu posterunku. Potem może rozpędzić pociąg do prędkości rozkładowej. TLK zwolnił do 40 km na godzinę, minął semafor wyświetlający sygnał zastępczy, zjechał na tor numer 1 i zaczął rozpędzać się w kierunku Starzyn. Dyżurna w Sprowie z kolei przystąpiła do przygotowania drogi przebiegu dla Matejki do Krakowa, m.in. poprzez żądanie włączenia blokady pół samoczynnej do Kozłowa, jednak system na posterunku nadal nie pokazywał, że Matejko nadjeżdża po torze numer 2. Dyżurna zadzwoniła więc ponownie do kolegi kilka kilometrów dalej, aby wyjaśnić tę sytuację. Ten 13-126 to on ruszył? Co? Od ciebie. No. Ty, no a strzałkę mam na popielato. Na popielato masz? A ja mam k***a na czerwono. Bo ja użyłem DP. I to jest najlepsze. Wiem, że to może być mało śmieszne. Ale no, żeby przeklinać. Dodatkowo dyżurny. Jezus Maria, to jest chore normalnie. A w dodatku jeśli to będzie przez to spodobała katastrofę kolejową. Więc no, dziwne trochę, że przeklina dyżurny. Czyli to normalne, jak ktoś przeklina, ale żeby dyżurny przez telefon z kimś, to jest dziwne. O, no to jak to się robi? K***wa, no to już mu podaję. No podaj mu, podaj. Ty no, ale w ogóle ja nie mam, że on wyjechał od ciebie. Bo ja tu użyłem DPO2L, bo ja jechałem na zastępczy. To nie wiem, to WBL się do tego wbija? Nie, PO. Czekaj. A teraz ch**a no. Ty, no Pierun wie, no ale on już powinien u mnie być. A no może już będzie, chyba na pewno. A był na tym 18? Tak, 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 migał. No ale u mnie IT2S też jest na popielato. To tak jakby w ogóle od ciebie nie ruszył ten pociąg. Ch**wa, może znowu tu popili. Wie, no zobaczymy, no. No, podaj w każdym bądź razie. No podałam, no. No dobra. O 20.56 Sprowa wyświetliła sygnał S2, jazda z największą dozwoloną prędkością, na semaforze przy torze numer 2 od strony Starzyn, a dyżurna, w dalszym ciągu zaniepokojona kolorem popielatym na torze drugim, wyszła przed posterunek sprawdzić, czy widać światła Matejki od strony Starzyn.
Zobaczyła jedynie ciemności. Po powrocie przed pulpit dyżurna zadzwoniła do Kozłowa, mówiąc do tamtejszego dyżurnego: tego pociągu nadal nie ma, a już powinien u mnie być, a odcinek torowy mam na Popielato. Wtedy odezwał się trzeci głos. To posterunek w Starzynach zaczął wywoływać zarówno TLK, jak i Interregio. Za każdym razem odpowiedziała mu jedynie cisza. Po kilku minutach do sprawy zadzwonił dyżurny ze stacji Psary, która znajduje się na centralnej magistrali kolejowej i od której odchodzi łącznica do Starzyn. Wypowiedział słowa rozjaśniające całą sytuację. Ty wiesz, co się stało? Ten idiota źle przełożył rozjazdy i puścił pociąg na pociąg. No, czyli Pętek przeklinał, że kurde, doszło do wielkiej katastrofy. Wcale się nie dziwię. Do katastrofy doszło 3,5 km za posterunkiem w Sprowie, tuż za granicą województw śląskiego i świętokrzyskiego. Siła zderzenia była tak ogromna, że lokomotywa EP-09, która prowadziła TLK do Warszawy, uniosła się, obróciła o 180 stopni i wylądowała na dwóch wagonach, a przedział maszynowy znalazł się poza nią. Z kolei ET-22, prowadząca Interregio, miała całkowicie zniszczoną jedną z kabin maszynisty. Poza tym z zewnątrz nie doznała większych uszkodzeń. W katastrofie zginęło 16 osób, 11 pasażerów obu pociągów, maszynista i pomocnik maszynisty z PKP Intercity oraz maszynista, kierownik i konduktor Interregio. Początkowo nie było wiadomo, czy maszyniści obu pociągów przeżyli. W pierwszych godzinach po zderzeniu pojawiła się informacja, jakoby obaj zostali ranni i znajdowali się w szpitalach. Po krótkim czasie została ona jednak zdementowana przez wojewodę śląskiego. Na miejscu katastrofy pojawili się m.in. minister transportu Sławomir Nowak czy prezydent Bronisław Komorowski. Wszyscy zadawali sobie pytanie, dlaczego na 3 miesiące przed początkiem największej imprezy sportowej w historii kraju dwa pociągi znalazły się na tym samym torze? Następnego dnia po tragedii zebrała się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Rozpoczęła ona pracę od przesłuchania świadków, czyli pasażerów obu pociągów i dyżurnych ruchu. Już na tym etapie śledczy otrzymali pierwszą poszlakę nietypowej sytuacji przed zderzeniem z zeznań pasażerów Matejki. Wielu z nich wspomina, że Interregio na kilka minut przed katastrofą gdzieś stał. Jedyną możliwością były Starzyny. Komisja po przybyciu na posterunek w Starzynach zabezpieczyła dokumenty. Jednym z nich był dziennik ruchu. Zapisuje się w nim przyjazdy i odjazdy pociągów na szlaku. W dzienniku, przy wpisie dotyczącym wyprawienia Matejki na szlak do Sprowy, zamieszczono informację o wysłaniu pociągu na tor drugi. Sam dyżurny podczas przesłuchania powiedział, że był przekonany o prawidłowym wysłaniu Interregio do Sprowy. Przed podaniem sygnału zastępczego sprawdzał położenie zwrotnic na gruncie, ponieważ urządzenia wykazały brak kontroli w rozjazdach numer 3 i 4 w położeniu minus, czyli w bok, i podczas sprawdzenia na gruncie uznał, że są dobrze ustawione. Komisja ustaliła, że nie obserwował ani pulpitu, który wykazał rozprucie rozjazdu numer 4, ani przejazdu pociągu za oknem na stawni. Gdy zadzwoniła dyżurna ze Sprowy, informując o wygaśnięciu semafora dla Brzechwy i zajęciu toru pierwszego, użył przycisku DPO2S, który służy do udzielenia pozwolenia na danym odcinku w przypadku użycia sygnału zastępczego. Brak kontroli rozjazdów nie jest niczym nadzwyczajnym na kolei, jeżeli wystąpi raz na kilkanaście miesięcy w obrębie danej stacji. Jednak telewizja TVN24 dotarła do zrzutu ekranu z programu zgłaszania takich usterek należącego do PLK, który przedstawiał fakt, że w lutym 2012 roku na posterunku w Starzynach doszło do 4 awarii rozjazdów. Połowa tych awarii dotyczyła rozjazdów numer 3 i 4. Śledczy odkryli również, że dzień wcześniej ten sam dyżurny skierował pociąg TLK Stoczniowiec na zły tor. Zamiast w kierunku Koniec Pola wyprawił go w kierunku centralnej magistrali kolejowej. Po zauważeniu błędu przez maszynistę, zatrzymaniu pociągu i cofnięciu składu o 800 metrów, pociąg został wyprawiony prawidłowo. Dyżurny zgłosił ten incydent do dyspozytora z Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Zarządcy Infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych, jednak ten zdecydował nie informować komisji o incydencie. Sprawa została zamieciona pod dywan i nie wyszłaby na jaw, gdyby dzień później nie doszło do katastrofy pod Szczekocinami. Dla komisji było już jasne, że główna część winy spoczywała na dyżurnym ruchu ze Starzyn, lecz pozostawało jeszcze kilka kwestii. Pierwszą z nich było postępowanie dyżurnej w Sprowie. Tam urządzenia zadziałały prawidłowo, więc była możliwość uniknięcia tragedii. Dlaczego stało się inaczej? Gdy dyżurny w Starzynach nacisnął przycisk DPO2S, w Sprowie strzałka blokady liniowej przy torze drugim zaświeciła się na czerwono. Dyżurna uznała, że Matejko został wyprawiony po torze drugim, a zajętość toru numer 1 to kolejny błąd urządzeń. Po wyciągnięciu tego błędnego wniosku zignorowała wszystkie ostrzeżenia systemu i w ciągu kilkudziesięciu sekund od wygaśnięcia semafora dla Brzechwy wyświetliła sygnał zastępczy. Kolejną kwestią było, czy maszyniści mieli jakiekolwiek szanse zapobiegnięcia katastrofie.
Komisja ustaliła, że wyprawienie zarówno Interregio, jak i TLK odbyło się z błędnymi sygnałami W24, które oznacza jazdę po torze niewłaściwym. Sygnał zastępczy dla Interregio nie miał wyświetlonego W24, a dla TLK miał wyświetlone W24. Żaden z maszynistów nie zakwestionował wyświetlenia W24 bądź jego braku. Dlaczego? Tego nie dowiemy się nigdy. Ostatnią linią obrony była reakcja maszynistów na chwilę przed zderzeniem. Maszynista Matejki od razu po zauważeniu świateł sprzeciwka zapewne zorientował się w sytuacji i włączył hamulce. Interregio w momencie zderzenia jechał 40 km na godzinę. Po oględzinach radiotelefonu, sprzętu umożliwiającego komunikację maszynistów z dyżurnymi ruchu wprowadzonego po katastrofie pod Osieckiem w 1981 roku z lokomotywy ET-22 stwierdzono również, że maszynista próbował użyć radiostopu. Sygnału, który po uruchomieniu zatrzymuje wszystkie pociągi w promieniu radiotelefonu, który sygnał ten aktywował, jednak nie udało mu się to. Załoga lokomotywy prowadzącej Brzechwę zorientowała się w sytuacji na kilka sekund przed zderzeniem, ograniczając prędkość ze 118 do 98 km na godzinę. Po zauważeniu świateł z naprzeciwka, maszynista i pomocnik sądzili, że Matejko jedzie po drugim torze. Zanim zauważyli, że są w śmiertelnym niebezpieczeństwie, było już za późno na reakcję. Pora dnia skutecznie uniemożliwiła taką opcję. Została jedna kwestia, poruszona już bardziej przez opinię publiczną, aczkolwiek zauważona przez komisję. Tuż po katastrofie pracownicy PLK zaczęli publikować miejsca, gdzie jazda na sygnał zastępczy była czymś zupełnie normalnym. Sandomierz, Świebodzice, Wałbrzych, Boguszów Gorce, Złotów to tylko niektóre z nich. Na samym odcinku między Świebodzicami a Boguszowem Gorcami jazda na sygnały zastępcze była prowadzona od 2000 roku, a w samych Świebodzicach od 1997. Komisja opublikowała raport końcowy 15 lutego 2013 roku. Winą obarczono dyżurnych ruchu ze Starzyn, jak i ze Sprowy. Wskazano również na poważne zaniedbania ze strony PKP PLK. Niedostateczny nadzór nad pracą posterunków ruchu, ograniczenie skuteczności kontroli wewnętrznej w obszarze utrzymania, niedostateczne uregulowanie wyświetlania sygnału zastępczego, brak reakcji na powtarzające się usterki, czy nieprawidłowości w zakresie stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dyżurnego ze Starzyn skazano na 6 lat więzienia. Wyroku nie wykonano do dziś ze względu na jego stan psychiczny. Dyżurną ze Sprowy skazano na 3,5 roku więzienia. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe podczas procesu dyżurnego ze Starzyn występował jako oskarżyciel posiłkowy częstochowskiej prokuratury. Według Karola Tramera, autora książki Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej, zabieg ten miał na celu odsunięcie jakichkolwiek podejrzeń od PLK. Jak mówił w 8. rocznicę katastrofy w audycji Węzeł Przesiadkowy, w Polsce panuje tendencja na spychanie odpowiedzialności za katastrofy kolejowe na szeregowych pracowników. Przez 8 lat po katastrofie sądzono, że nikt z PKP PLK nie poniósł za nią odpowiedzialności. Dopiero w 8. rocznicę katastrofy, podczas wspomnianej już audycji węzła przesiadkowego, ujawniono, że po wypadku, poza dyżurnymi ruchu, pracę straciły dwie osoby oraz dyrektor Kieleckiego Zakładu Linii Kolejowych. Jednakże spychologia ujawniona po Szczekocinach była stosowana na długo przed rokiem 2012. Jednym z pierwszych punktów przełomowych był rok 1990. To zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Ja się z wami żegnam i na razie.